Siemaneczko mordeczki, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym takim spontanicznym odcinku na moim kanale. Przed chwilą doszła do mnie płyta Malika Import Export, tak się nazywa płyta, i postanowiłem, że zrobię z tego film, jak sobie to odpakowuję. Jako że Malik jest moim ulubionym artystą, to jest to dla mnie dosyć zajebiste, że mam jego płytę. Także odpakujemy ją sobie teraz i zobaczymy, co jest w środku, jak to wygląda. Nie widziałem jeszcze takich filmów z tej płyty, dlatego mam nadzieję, że będę pierwszy, albo przynajmniej jednym z pierwszych, który coś takiego zrobi. A jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków na tym kanale. Dobra, odpakowujemy. Kurde, jaram się fest tą płytką, powiem szczerze. Nie wiem, czy to będzie ciekawe do oglądania, naprawdę. Nie mam pojęcia, ale chcę to zrobić, ponieważ bardzo lubię Maliczka, tak jak mówiłem, i naprawdę jaram się tym. Jak to otworzyć? Czekajcie. O, proszę bardzo. Mam otworzone, to możemy wyrzucić, wydupcyć do tyłu. I moi drodzy, mamy płytkę, a razem z płytką wlepy, czyli coś, na co też czekałem. Fajnie, będę mógł sobie gdzieś nakleić, jeżeli ktoś jest fanem Maliczka. Maliczka, kurde, Malika, to na pewno będzie się też wlepami jarał. Takie są wlepki. Taka pierwsza z Robię Je. Tutaj mamy z Łyżki. Tutaj z Mona Lizy. Tutaj mamy z tego albumu Import Export. Oraz Jagodzianki 750 i Vivias i Nike, czyli ze wszystkich, znaczy ze wszystkich, z paru kawałków Malika. Płyta się prezentuje w ten sposób. Nie wiem, kurde, jak to widać. Bitki, jeszcze to domontuję. Tak to wygląda. Nie wiem, bo nie mam podglądu po prostu na telefonie. Tak to wygląda mniej więcej, z tyłu coś takiego. I mamy podpis Malika. Uwaga. Znaczy nie wiem, czy to jest podpis Malika. Mam nadzieję, że tak. Nie wiem, co tutaj pisze, ale na pewno jest GM2L. Hashtag GM2L. I to jest chyba podpis Malika Montany, także zajebiście. Jaram się tym podpisikiem. Jeżeli to on faktycznie podpisywał, to jestem naprawdę zadowolony. I uwaga, otwieram płytę. No nic szokującego, tak? Nie wiem. No po prostu wiecie, co mi chodzi. Pewnie dla was może to, jeżeli nie jesteście fanem Malika albo fanką, to nie będziecie odczuwali tego, co ja. Ale naprawdę jaram się tym, że mogę sobie trzymać fizyczną wersję, mimo że mam ją na Spotify'u. Wszystko jest tutaj na Spotify'u. Cały czas sobie słucham, ale fajne naprawdę jest to, że mogę sobie mieć fizyczną wersję w ręku i postawić sobie na półeczce. Jak będę gdzieś na przykład jechał autem, to też sobie puścić. To jest naprawdę, jara mnie to. Patrzcie, tak to wygląda z tej strony. Nie wiem, czy pokazywałem z tyłu. Z tyłu tak, jest tutaj wszystkie nutki. No i sama płyta wygląda w ten sposób. Kurde, żeby jej nie połamać, Wiczu. Wariacie. To nienawidzę otwierać płyt. Też tak macie, że nienawidzicie otwierać czegoś takiego? Zawsze się boję, że je połamie tą płytę. A to by była tragedia. Ej, bez kitu, nie mogę otworzyć płyty. Ja się boję, że ją połamie. O, udało się. Elegancko. Co my tu mamy narysowane? Jakąś czaszkę chyba. To jest czaszka? Nie wiem. Nie wiem, co to jest. Jakaś czaszka chyba. No ja nie wiem, do czego to ma nawiązywać w sumie. Na pewno jest Malik i samolot i jakaś czaszka. No i płyta prezentuje się w ten sposób. Bardzo minimalistyczna, import, export. Tak o. Także naprawdę jaram się, będzie można słuchać. Jeżeli taki odcinek wam się spodobał, z takiego mini unboxingu, naprawdę nie bierzcie tego odcinka jako taki stricte odcinek. Robię to bardziej dlatego, że się jaram płytką, tak? I Malikiem i w ogóle. Jeżeli ktoś też się jara, to widzicie, jak wygląda płytka, i jeżeli chcecie zamówić, to tak to wygląda wersja fizyczna płytki. Naprawdę jara mnie to, że mogę mieć to w ręku. Także co, mordeczki, wlepki sobie gdzieś przykleję. Dzięki za oglądanie, do następnych odcinków. Dajcie łapkę w górę, jak się spodobało, subskrypcję. I co, widzimy się już niedługo. Dzięki za oglądanie i na razie, piąteczka.